Cześć, witam Cię w Kancelarii SH. Jeśli interesują Cię kwestie związane z podziałem majątku, w tej części odpowiemy na najczęściej zadawane pytania z zakresu podziału majątku. Pytanie pierwsze. Czym jest podział majątku wspólnego? Podział majątku wspólnego polega na podziale pomiędzy małżonkami określonych składników majątkowych. Daje to każdemu z nich możliwość posiadania na wyłączną własność danych rzeczy, nieruchomości czy innych przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego. Pytanie drugie. W jaki sposób można dokonać podziału majątku? Podziału majątku można dokonać na dwa sposoby. Za pomocą umowy strony, które są zgodne co do podziału majątku, mogą zawrzeć między sobą umowę. Pamiętajmy jednak, jeżeli w skład majątku wspólnego wchodzi nieruchomość, umowę taką należy zawrzeć przed notariuszem. Albo przy pomocy sądu, jeśli małżonkowie nie mogą się dogadać co do sposobu podziału ich majątku wspólnego, a jego podziale wtedy decyduje sąd. Pytanie trzecie. Czy można dokonać podziału majątku przed rozwodem? Podział majątku wspólnego małżonków można dokonać już przed samym rozwodem, czyli przed złożeniem pozwu o rozwód. Podział majątku przed rozwodem można dokonać w drodze umowy o podział majątku wspólnego. Jednak pamiętajmy, że strony muszą mieć uregulowaną sytuację, czyli muszą mieć uregulowaną rozdzielność majątkową. Czwarte, czy można dokonać podział majątku po rozwodzie? Zarówno przed rozwodem, w trakcie rozwodu, jak i po rozwodzie można dokonać podziału majątku. Należy pamiętać, że na podział majątku nie ma wpływu wina jednego z małżonków, gdy mowa o rozwodzie z orzeczeniem o winie. Pytanie piąte. Co jest przedmiotem podziału majątku? Przedmiotem podziału majątku między małżonkami jest wyłącznie ich majątek wspólny, nabyty w czasie trwania małżeństwa. Pytanie szóste. Co wchodzi w skład majątku wspólnego? W skład majątku wspólnego małżonków wchodzi wszystko, co małżonkowie wspólnie nabyli w czasie trwania małżeństwa. Pytanie siódme. Czy podział majątku dokonuje tylko i wyłącznie sąd? Nie. Jeżeli małżonkowie są w stanie dojść do porozumienia co do ich podziału majątku wspólnego, mogą udać się do notariusza. Sporządzi on umowę podziału majątku w formie aktu notarialnego. Pamiętajmy, że jeżeli w skład ich wspólnego majątku nie wchodzi nieruchomość, mogą oni między sobą zawrzeć taką umowę. Pytanie ósme. Jaki jest termin do wniesienia sprawy o podział majątku? Sprawę o podział majątku można wnieść do sądu w każdej chwili. Można ubiegać się o niego zaraz po wydaniu orzeczenia rozwodowego lub kilka lat później. Jednak z upływem czasu następują trudności z ustaleniem, co wchodziło w skład majątku wspólnego. Dlatego warto zrobić to jak najszybciej. Pytanie dziewiąte. Jak wpływa rozwód z orzeczeniem o winie na podział majątku? Jeśli jeden z małżonków po zakończonym procesie rozwodowym został obarczony wyłączną winą za rozpad małżeństwa, nie ponosi żadnych strat co do podziału majątku. Pytanie dziesiąte. Kiedy sąd może ustalić nierówne udziały w majątku dorobkowym małżonków? Należy wskazać, że sąd ustala nierówny podział majątku wspólnego małżonków tylko w wyjątkowych sytuacjach. Również jeśli sąd podzieli majątek wspólny małżonków w częściach nierównych, będzie kierował się przy podejmowaniu tej decyzji stopniem przyczynienia się każdego z małżonków do powstania majątku wspólnego. Najprościej tłumacząc, tym, który z małżonków dołożył większych starań, aby ten majątek wspólny posiadać lub go powiększyć. Pytanie 11. Ile kosztuje podział majątku u prawnika adwokata? Każda sprawa o podział majątku jest inna. Odrębne są stanowiska małżonków, inna jest wartość majątku wspólnego czy czas poświęcony sprawie dotyczącej podziału majątku. Dlatego wynagrodzenie prawnika czy też adwokata jest ustalone indywidualnie z każdym klientem. Pytanie 12. Czy przy podziale majątku uwzględniane są również długi? Nie. Przy podziale majątku nie uwzględnia się długów. Sąd, dokonując podziału majątku, bierze pod uwagę jedynie aktywa małżonków. 13. Ile trwa sprawa o podział majątku? Sprawę o podział majątku można wnieść przed rozwodem, w trakcie trwania rozwodu lub po jego zakończeniu. Określenie czasu trwania sprawy o podział majątku jest dosyć trudne. Zależy głównie od tego, co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków oraz czy małżonkowie mogą w jakimś stopniu dojść do porozumienia co do tego podziału oraz jakie są stanowiska stron. Pytanie 14. Czy małżonkowie mają zawsze równe udziały w majątku wspólnym? Nie. Występują sytuacje, które małżonkowie nie mają równych udziałów w majątku wspólnym. Dzieje się tak w przypadku, kiedy przed ślubem lub po jego zawarciu małżonkowie zawierali intercyzę. Pytanie 15. Czym jest intercyza? Intercyza jest to majątkowa umowa małżeńska, polegająca na rozdzieleniu majątku małżonków już przed wstąpieniem w związek małżeński lub tuż po jego zawarciu. Najprościej rzecz ujmując, usuwa wspólność majątkową. Pytanie 16. Czy wspólność majątkowa może ustać i kiedy może zostać przerwana? Tak, wspólność majątkowa może ustać, gdy dojdzie do następujących sytuacji.
wydania prawomocnego wyroku rozwodowego przez sąd, śmierć jednego z małżonków, separacji między małżonkami, unieważnienia małżeństwa, ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków, zgłoszenia upadłości jednego z małżonków, zawarcia intercyzy bądź podziału majątku przez sąd lub z udziałem notariuszy. Pytanie 17. Jaki wpływ na separację ma podział majątku? Jeśli sąd prowadzący sprawę dotyczącą separacji zdecyduje się rozstrzygnąć również kwestię związaną z podziałem majątku, wówczas wraz z ogłoszeniem separacji majątek wspólny małżonków ulegnie podziałowi. Jeżeli sąd tego nie zrobi, tłumacząc, że podział majątku spowoduje nadmierną zwłokę w postępowaniu w sprawie o separację, małżonkowie muszą sami zainicjować nowe postępowanie o podział majątku.